Dzień dobry! Słuchajcie, sprzedam Wam newsa. Część z Was może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale dziś mija dokładnie rok. Od pierwszego odcinka dziedziców. Poznajcie, Alcie wskoczyło na mój kanał 23 lutego 2018 roku. I szczerze mówiąc, trochę ciężko mi uwierzyć, że to już rok, nie mówiąc nawet o tym, że zaraz mamy dosyć okrągły, bo 50 odcinek. I muszę wam przyznać, że jestem z siebie całkiem dumna, bo byłam w ciągu tego całego roku całkiem konsystent z dodawaniem tych odcinków, więc no, propsy, propsy, wiadomo tam. Czasem coś wypadło, no bo choroba albo coś innego. Ale mam nadzieję, że przyszły, znaczy właściwie ten rok, <noise> będzie równie obowiązkowy co zeszły. No i wydaje mi się, że rocznica całej serii to idealny moment na ślub w trzecim pokoleniu. Nie uważacie? No, mimo. <noise> pewnych komplikacji w zeszłym odcinku. Skoro mamy już ten obio, w sumie to brzmi trochę jak obi, ale nie ma tutaj placementów, spoko. To czemu nie wykorzystać go ponownie? Przearanżowałam trochę przestrzeń za budynkiem. Mamy tam stolik na tort, krzesełka, no i oczywiście łuk weselny. Także ten. Chyba impreza, co? What? Aj dobra, o co kaman? A. Ah, rosnące śmieci nam wyrosły. Czyli fundamenty są traktowane jak ziemia? Serio? To dlatego psy tam szczają i załatwiają kurde inne potrzeby fizjologiczne. Ja pierdykam. Niespodzianka, kogo my tu mamy. Wrzuciłam Alana do naszej rodziny, bo był całkiem sam. Zuza już umarła. Przeprowadziły się od niego bliźnięta. Swoją drogą bliźnięta y, również sobie całkiem nieźle życie zorganizowały. <laughs> Dzieci, śluby, nie wiadomo co, masakra. No i jest też nowy członek rodziny, czyli Wi-Fi, który dołączył do nas właśnie wraz z Alanem, bo Alan miał pieseła. No i tak, i mamy, mamy Wi-Fi w domu. Tak. No i co? Chyba zaczynamy weselisko. jest mega gorąco. Kurde, wszyscy. O, fakt, to ja muszę im stroje poprze. Jezus Maria, bo oni nie wyrobią tam w tych strojach. Dobra, moment, słuchajcie, muszę im szybko zrobić takie wizytowe go na gorące. O nie! Gorąca pogoda nie interesuje mnie. Gdzie jest ta kiecka? Boże. Dobra, ogarnęłam im te stroje na gorącą pogodę, ale po prostu mi doszło materiału do odcinka, do wycięcia. No tak, no bo jest gorąco, ja nie przewidziałam tego, że będzie upał po prostu, a im wszystkie stroje wizytowe ustawiłam, a nie takie na gorącą pogodę. Oni by się tam udusili zaraz, no może z sukni ślubnej to wam jeszcze nie pokażę. <laughs> Oni by mi się tam po prostu podusili, nie? Ja mam wrażenie, że i tak jak przejdę na parcele, to zmienią im się te stroje, no ale mamy to. I teraz tak, yy, trzeba by poczekać, aż ta wróci z pracy albo ją... do 15, nie no to wypad. wyjdź wcześniej, nie wiem w ogóle czemu poszłaś do pracy, bo ja chyba wolne to brałam, no bo przecież masz jeszcze wolne do wykorzystania, wracaj tu kobieto, kolega by tu może, jakaś śluby ogarniał, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I co, weselisko? Psz! mamy nowożeńców. I teraz tak, gość. No jak to, nasi? Maksymalnie 15 możemy mieć. Alan, Akacja, Hubert Dziedzic, Czesław Dziedzic, Grzegorz, Aleksy. No i właściwie tylko naszą rodzinę, co nie? No bo po co nam więcej? Pamela, ha? A jej też mąż umarł już. Woliński już nie żyje, niestety. Zobaczmy, no Pamelkę. Dobra, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No może jeszcze Lena. I teraz tak, żywieniowiec nam jest niepotrzebny. miksolog yy, zatrudnimy. A nie, nie, tam nie ma baru. Spoko. No to muzyk. Puk. Zatrudniony. I co? Wziął. I teraz znajdź tą parcelę. No nie ma mojego objątku. Dobra, nieważne. <ślepa>, Ślepa. Już myślałam, że mi po prostu tutaj zrobią psikusy. I co je ja nagle zaczęło padać? Nie wzięłam tortu. Poprzebierali się nie tak jak trzeba w ogóle, a bo tutaj nie jest upał. To czemu ja tyle czasu straciłam? To yy, tak. Jak ja kocham te moje wpadki. Zatrudnij żywieniowca szybko. Boś jeszcze tu pada, no nie wierzę. Bez sensu, dobra. Przynajmniej będą mogli swoje wizytowe ubrania założyć. Słuchaj, ty w ogóle też złą założyłaś, także zakładaj dobrą. Ty też złą założyłaś. W ogóle jakąś taką codzienną nastolatkę chyba wybrałam. Jeszcze chciałam, żeby Alan zadzwonił. Idzie żywieniowiec, może? Jest Hubert. No nie, nie widzę tu żywieniowca nigdzie. Dariusz Wilec. O, ogrodnik przychodzi. No, fajnie, fajnie. Chciałam jeszcze, żeby Alan zaprosił. Alan zaprosił. Helenę. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Super byłoby wszystkich złapać w grupę. O, Lenka, ale się się ubrała. <grym> Podziękuj za przybycie. kurde, wszyscy tutaj po prostu zmokną, i to tak hamsko. No trudno, no zdarza się. Wcześniej było jesienne weselisko, teraz po prostu deszczowe. Za. Zmarłysław? Rozkładek? Aha. Weronika Daniel. No to 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 tak, to kojarzę, ale. Mamy trochę za mało krzeseł, jak tak teraz myślę, ale z drugiej strony nie będę ich tam ciskać, nie wiadomo ile, bo nawet no jak to jest. Helena, na poniedziałek? A no tak, bo ona się hajtnęła. Grzegorz przyszedł. Świetnie, dodamy go do grupy. Podziękuj fanom. Podziękuj fanom za przybycie. Wypij coś. Nie mam baru przecież tutaj. No. Ja zwariuję. Czemu oni mi tak utrudniają? Widzą, że nie ma. To znaczy, gra czyta, że nie ma kurcze yy, baru tutaj, tak? Nie ma. Po prostu nie ma tutaj baru. Ale daję coś takiego. Dobra, damy może to. Bo yy, nie będziemy zatrudniać miksologa specjalnie. To, to jest bez sens, żeby zatrudniać miksologa. Więc o, damy takie coś. Tort będziemy mieć, ale za niedługo. Damy, damy, damy jeszcze, może drugie takie coś obok. O. Ja to potem powywalam, co nie, jak się skończy ta ceremonia. No, masakra. O, Jesus, że takie coś mi się po prostu tutaj dzieje teraz. Czemu ta gra jest taka nieogarnięta? Dobra, wszyscy przyszli? Czy ja mogę jakoś usunąć ten deszcz? <noise> Boże po prostu, co tu się dzieje. Na wszelki wypadek zapiszę grę. Ja zawsze muszę mieć jakieś wpadki. Nigdy nie zrobię nic idealnie, dlatego poczekajcie sekundę. Nie, nie można, tak? Zmienia aktualną pogodę, bezchmurne niebo. Spróbuj. Bej się udało, także przez moment będziemy mieć bezchmurne niebo, że <laughs> stało przynajmniej padać. Dam sobie to tutaj w sumie. No cóż, o, chyba przyszli w większości już. O, świetnie, a Aleksy... Tak? Tak, Aleksy. I mamy Helenkę. O, czekajcie, musimy się z nią powitać bo my jej nie znamy. A, i tak a propos, y, nasza panna młoda wygląda, o, prezentuje się następująco. Wygląda w ten sposób. Dobra, ci się poznali. Teraz ją będę mogła dodać do grupy. Sól, sól, sól. Okej, okay, dodaj do grupy. Chyba, chyba mamy wszystkich. Maciej, Kaleta, Żywieniowiec. Spoko, zrobi nam tort. Okej, okay, to może byśmy wszyscy tutaj podeszli. Dzieciaki też. Okej, okay, chyba wszyscy idą. Nie, o Ala nie zapomniałam, of course. No Ma małe towarzystwo, no spoko, zaraz naprawimy. No, przynajmniej nie pada. Nie chciałam po prostu, żeby moknęli tam. Biedni. Dobra, jak już wszyscy są, to może byśmy po prostu ruszyli z, kop z kopyta i... No bo wiecie, wesele to jest potem, nie? Tak, ale mamy tort? Robią nam tort? On nam nie robi tortu. Co za typ. Dobra, ale to spoko, może nam potem da tort czy coś. Okej. Okay. No to lecimy z koksem chyba. Chociaż stop. Niech dzieciaki zdążą tu przyjść. Kto to jest? Pamela! No e, co ty się z pamelą nie znasz? Ale jaja. Ale on się nie zna z pamelą. makabra. O, dobra, wszyscy są. Jak już dzieciaki są, to można, można robić, co nie? O Jezus! Podziękuj fanom za przybycie, nie no, dalej po prostu strasznie. E, Hubert, mógłbyś się stamtąd. Hubert. Dziękuję. O, No i fajnie. Tamina, co on tam tak gra? O, nasz aniołek i diabełek. Falek po prostu nie może ogarnąć tego, że, że tam się po prostu dzieją takie rzeczy. Chyba źle nam gra, gościu. Nie to, że Alan dalej siedzi z tą parasolką, ale spoko. Ktoś tam warczy w tyle, o co chodzi. O, no dobra, udało się w końcu, mimo tych wszystkich kłód pod naszymi nogami. Jej, mamy to. Rodzice w ogóle na ostatnich krzesłach, gdzieś daleko. A tutaj jakiś ślubiec. dobra, to ja uciekam. Aby po poślubieni mowie mogli wprowadzić się razem. No tak, tak. Mógłby nam zrobić ten tort. Albo może. Akasia, idź nam zrobić tort, co? Proszę cię, bo ten ziomek chyba nie ogarnia. Białe ciasto. Dziękuję. Wszystkim się chcesz czać, a tu jest tylko jedna toaleta, chociaż nie do końca. O, możemy podziękować za przybycia i tak dalej. O. Felek tutaj y, używa tej takiej krynicy świetnej. Y, w sumie to mm, Filip mógłby ją napełnić tą fontannę właśnie, bo on ma takie fajne rzeczy tutaj. Karmel, a może czekolada po prostu? Aha, bo on poszedł na wieść najpierw. No to niech nawiezie. Czekolada napełni. Ktoś jest głodny jakoś bardzo? jakaś bezdomna tutaj przyszła sobie. Się nawpierdzielać. Weronika Daniel, ale ona jest bezdomna? Ale dziwnie. Naszej y, tutaj koleżance też się bardzo chce, Siku. Gdzie ty to niesiesz? Chyba nie będziemy mieć tego tortu, jak tak patrzę. Gdzie ona chce w ogóle coś robić z tym tortem? Aha, no dobra. Ojej, tu wszyscy przychodzą. Aha, bo nie ma umywalki. No świetnie. To jest właśnie. To jak ja gram w Simsy. Zawsze nie ogar. No, to możesz jeszcze poprawić jakoś czekoladę i sobie coś, nie wiem, bursta sobie zjedz. <grym> A, ty możesz naprawdę um, tę parasolkę, wiesz, zamknąć. <grym> Przygotuj taty z drinkami. O, proszę, i wtedy będzie można zrobić to wypić coś. Chociaż widzę, że już w ogóle mamy złoty medal, nie wiem o co chodzi, czyli tort jest nam de facto niepotrzebny. No to trudno. Jeszcze tak sobie myślałam, czy dzisiaj nam się nie udałoby zrobić urodzin grzdylów, ale tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie. O, świetnie, wypij coś. Możesz sobie wziąć Drina, kolego. O, no tak, one się znają. Ojeju, dobra, za głośno jest z tymi... Z tym tutaj. Aha, i można by było chyba... O. Co dzieciaki robią? O, gadają sobie. Kiutaśnie. A może byś sobie tak wziął tę truskawkę w czekoladzie? fieleł. Właściwie truskawki to wiem jak wyglądają, ale wielkie są te truskawki. Dumaj nad wielkimi rzeczami. Ojej. Teraz to mamy już taką imprezę. A można na przykład tańczyć przy nim? Daj na piwek można zrobić. No takie sztywne weselisko, no. Ty byś mogła coś zjeść, a nie gadasz z nimi. Oho, Alan się zeszcza zaraz. To możesz yy, iść na wieść. <noise> Wszyscy te krzaki po prostu atakują. No. A Kasia? <noise> Przez moment myślałam, że to Akira. Kto do ciebie dzwoni? Aha! Jasmine Vegas! Co ty znowu za kogoś wyszłaś? Makabra. A ty z kim gadasz? Z kwiatkami? W sumie możliwe. W sumie nawet bardzo możliwe, że z kwiatkami gada. Co to jest? Odrażający krzak. Ktoś już skorzystał z tego krzaka. Alan zbliża się do końca swoich dni. No wiem przecież. Aha, żywieniowiec nam się zepsuł. No to nie będzie tortu. Mogę ostatecznie wywalić stąd rzeczy. Ooo. <grywa> trzeba było tyle drinów pić, a Kasia? Trzeba było tyle drinów pić. Ojej, jakie tu się cute momenty dzieją w ogóle na tej imprezce. Może Pamelka biedna chodzi, nie wie co ze sobą zrobić. O, uu, jak ze sobą flirtują dalej, no proszę. A, ja już mam go dosyć. Mogę go już yy, wywalić stąd? Mogę, nie wiem, usuń to czy coś? Zmień w Simorośl. usuń z rodziny, on nie jest w mojej rodzinie, hello. Podziękuj fanom za przybycie, dobra, podziękujmy jakiemuś fanowi za przybycie, nie wiem, uprzejme zapoznanie z Heleną. <laughs> Podziękuj fanom się za. <laughs> Niech zaręczeni się pocałują. Mm -hmm. Już się całowali. Rodzina tego Slima jest za duża. No, dopóki nam nie poumierają, to nie będzie nowego Bahora. O ile w ogóle będzie. Żeby nie było halo. <grym> ja nic nie obiecuję. To co? Chyba spadamy. Ciemno się zrobiło. W końcu mamy złote weselisko. Mimo braku tortu. Co najśmieszniejsze. Ale może to dlatego, że się te głupie, jak to się nazywa, mm, to asty nie wylosowały, bo to przecież jakaś była tragedia. Gustaw Munch. Czytam Munch. Nie wiem, w sumie chyba, chyba bardziej po niemiecku się powinno czytać. Tak naprawdę to można by było wracać do domu. Zwłaszcza, zwłaszcza że chyba dzieci trochę, no właśnie, kiepskawo, a ona tutaj nocnika nie ma. Ją? Ignac. <grytanie> Niech ci to nawet nie chodzi po głowie. Dobrze, że cię wyczaiłam, zanim tam poszedłeś, stary, wiesz? Czy tam młody. Dobra, wracamy wszyscy. Ignacy został wysłany do żłobka. Co? <grytanie> Jak to do żłobka zostanie wysłani? Ja im kazałam do domu pójść, a nie do żłobka. Wszyscy w ogóle w inną stronę biegną. Wracają ze żłobka. No, tak. Aha, ja tam zostawiam chyba jeszcze tą maszynę pogodową. No trudno. Kiedyś ją usunę, chyba. I think so. <laughs> Dobrze, proszę się położyć spać. Alaneło w sumie też mógłby iść spać. Do swojego starego łóżka. Uj, uj. Właśnie dostali taką lampkę. To znaczy, Filip dostał taką lampkę i ja chciałabym, chciałabym jej zmienić kolor. Może na jakiś niebieski, jeżeli jest, bo z wyposażenia, jak się ją wrzuciło, to była domyślnie. O no nie, nie ma. No to ja jej nie chcę. Fajnie wygląda, ale no na zielona. Zielona, ale zielona? No chyba, że zostawimy no już niech będzie. Chociaż można chyba zmienić. O właśnie kolor, intensywność, to światło i co? Jak zrobię takie? No, to świeci się przynajmniej na niebiesko. Nie. No, tylko zanim oni się tam doczłapią i będą bardzo głodni rano, ale trudno. Dwa dni do zmiany grupy wiekowej. To może ich tak jutro postarzylibyśmy, bo i tak mają komunikację na maksa, oczywiście, że tak. A, um, no, po trzecie, poziomy mają, to w sumie wyrąbane, można by było ich postarzać. Ale nic, nie? Ale jakoś tak? W co ty się ubrałaś? bo A, bo gorąco jest, może dlatego. Ojej. No, przez słodka jest co, nie? No, popatrzcie na nią. Wiecie co? Nie, no, mam wrażenie, że troszkę płynniej ta gra chodzi. Kiedy poczyniłam pewne zmiany, bo, no zobaczcie, wywaliłam większość rzeczy. Krzaczki w ogóle, ograniczyłam ilość ich i to tak mocno, dosyć ograniczyłam ich ilość. Ehm, wydaje mi się, że może jeszcze bardziej, nawet ograniczę. Wywaliłam e, z ekwipunku simów większość przedmiotów, które mieli. Zostawiłam im naprawdę niewielką tą ilość. Plus jeszcze wywaliłam rzeczy z wyposażenia. <laughs> Alicja, e, z wyposażenia rodziny i wydaje mi się, że to troszeczkę troszeczkę pomogło z tym wszystkim, że troszkę ta gra chyba płynniej działa. Nie wiem, zobaczymy też na trzecim czasie, chociaż coś sądzę, że i tak on jest na tyle zepsuty, że no właśnie. Ale przynajmniej sama rozgrywka się tak nie kraszuje jak yy, wcześniej. O w ogóle, my, ile my mamy hajsu? My tyle nie powinniśmy hajsu mieć. Bo ja wiem, że mm, przyszedł, do nas, przyszedł do nas Alan, ale no troszeczkę za dużo nam pieniędzy tutaj przydziubdział. Mieliśmy chyba 2,30, niech tak będzie. Co ty będziesz nam pranie robiła? Wściekła jest? A czemu? Czemu jesteś wściekła, Alicja? Aha, pewnie przeklina na w sumie Alesie i tak dalej. No, czemu nie przenieśli prania, tak? <grym> tak, ma być burza w ogóle teraz. Mają być serię burz. Trochę mnie to martwi. Widzicie, ile burz pod rząd? No, ale już trudno, będziemy siedzieć w domu po prostu. Do kogo ty gadasz, moja złota? Chociaż może właściwie powinnam powiedzieć szkarłatna. Pasuje jej ten kolor, co nie? Śliczna. Alesia nam wstała. No to niech sobie idzie skorzystać i może coś ugotuje chyba. Pierogi z warzywami. To na chiński nowy rok wskoczyło, nie? Co to taka geoza będzie? Chyba tak. Juu, Emil! Ono głodny! Mój ty kochany, już ci daję jedzonko, spokojnie. znaczy to trochę dziwne, że dzieci biorą sobie porcję tak po prostu, ale. Ech. Otrzymał wypłatę emerytury? Super gwiazdor, sportowiec zawodowy. Dobra, pokażcie mi te pierogi. No, no taka geoza chyba. Bardziej to wygląda jak jakiś owoc przekrojony. Z dipami obok. Ale no, let's say so. Niesłodzone ciasto z mączki chleba świętojańskiego i kokosa. Dawaj. Na to się da położyć świeczki? O matka, trzeba będzie jeszcze im wylosować cechę. Chociaż ja bym chciała właśnie dać naszemu Ignacemu. Jesus, co tu się zadziało. Weźcie to, ogarnijcie. Mamy podobno ogrodnika. Podobno. A Kasia zrobiłaś? Zrobiłaś i co, da się na to świeczki? Da się! Super. No to będą mieli takie zdrowe ciacho. Ej, za ile to się psuje? Za 9 godzin. Mamy chwilę czasu. Też, żeby mogli sobie skorzystać. Ignat! Ty, ty po prostu ja już wiem, co ty robisz. Ty idealnie idziesz z moim planem. I właśnie, tak a propos tych cech, które niby mam wylosować, to właśnie bardzo bym chciała dać mimo wszystko Emilowi cechę dobry, a Ignacemu zły, żeby to już po prostu było, wiecie, tak fajnie, no nie? No nie, nie chcę im teraz jakby może losować właściwie tej cechy. Tak samo chciałabym jemu bardziej dać aspirację, tą dziecięcą myślenie, a jemu żeby był rozrabiaką, co nie, tą yy, motoryczną. Także mi się wydaje, że może nie będziemy losować, tylko zróbmy właściwie tak. No bo tak trochę mi się znudziło momentami to losowanie, bo czasem wyjdzie coś super i czasem można porobić jakieś fajne teorie do tego, a czasem coś wyjdzie konkretnie z dupy, że tak powiem. I wtedy nic takiego za bardzo nie można e, wykorzystać do właśnie budowania historii. A, a tutaj fajnie by było, gdyby oni się tak skłócili, co nie? Potem, że wiecie, na razie mają chłopaki bardzo fajną relację. Ale bym chciała właśnie, żeby oni się. No, skłócili trochę, także wiecie. Ale burza się szykuje. Wow, nieźle. Uch! Moje serce! Oezu! Dobra, dzieci by tu się mogły przypatoczyć. Tylko położyłeś spać? Jezus, Maria, Felek, ale ty mnie momentami osłabiasz. Przestań szczekać mi na dziecko. To co? Pierwszy był Emil. Więc niech Alesia go weźmie tutaj. Pomóż śmieci śmieczki, tak? Śmieczki Emil. <laughs> Ignac nie płacz. <laughs> Wiem, że ty byś chciał pierwszy. Ale sorry, jesteś młodszy. Dobra, i co? Miał aniołek, czyli damy mu dobry. O. A tutaj yy, umysłowe. Proszę bardzo. Społeczne na dwa tylko dostał. Ojej. <laughs> Ojej, ja, jaki kujonek z długimi. Ignaś. Ignaś, nie. Ignaś. Dobra, złap go. I co? Weź porcję? Nie, 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 nie. Nie bierz porcji, nie bierz porcji. Chciałam, żeby przyniósł, a przecież świeczki ściągnął. No, świetnie. Dobra, trzeba drugi tort. Zawsze to samo, zawsze coś po prostu. Podnieś go. Podnieś go i tu... Dobra, wiesz co? Jak tak masz po ty... te, te schody to mnie po prostu zabiją kiedyś. Naprawdę. Ty Ten się zdrzemnął. Ojej. No nie chcesz urodzin brata? Wkurzają mnie te schody. Ja po prostu za każdym razem, jak będzie jakaś impreza, to tutaj będę mur chyba kładła. Dobra, pomóż zdmuchnąć świeczki. No gdzie idziesz matka? Matka woli telewizję. <głosy> <głosy> Emil. <głosy> Jej. Dobra, rozrabiaka, czyli tutaj bierzemy, uwaga, cechę zły. I co? Motoryczne? Bem, Nawet mu fryzurkę taką dało. Ale po prostu, patrzcie, tutaj jest kujonek, a tutaj jest taki łobus, nie? Jak super, ale fajnie. Dobra, wejdźmy sobie od razu do Przebierz Sima. Zobaczymy, jak oni będą wyglądali. Ups. No to Alan, ty wejdź do Przebierz Sima. Ignac. Ojej. No <noise> nie, no naprawdę, mu dało taką fryzurkę, co nie? Łobuzowatą, i może mu taką zostaw, Chociaż. No nie, w tej wygląda gorzej, zdecydowanie. Nie jest jakiś grubiutki, a mi się wydawało, że właśnie będzie. Dobra. No to co? Skóra? Bo ja bym dawała mu skórę, nie? Zostawmy mu te króliczki, please. W sumie to śmiesznie wygląda, nie? Chociaż. Nie, no dobra, zostawmy mu te króliczki. Uuu, mm -hmm. ale mu dało, kurczę, ten, imprezowe, ale spoko. Ale teraz, żeby buty do tego dopasować. Istotna tragedia. O, czerwone. Tok! <laughs> no to teraz Jemiel, nasz brat Kujon. O, na no słodziachny. Dało mu z romantycznego ogrodu. Fryzjurkę. <laughs> Dajmy mu okulary. Dobra. No, ej, nadałam mu takie kujonkowe rzeczy. Sweterek jakiś. San Maiszuno. Uh, to niebieskie. Mhm. Tak, tamten czerwony, ten niebieski. O, tak, 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 tak. Pasuje mi bardzo to wszystko. Ale super. Dobra, i takie buciczki mu dało, wiecie, bez sznurowadeł, nie? Cudo, dobra, zostawmy tak. E, wizytowe. Wizytowe trzeba mu dać takie jakieś najbardziej sztywniackie, jakie tylko jest. O, on point takie, wiecie, nie? True story on point musi być po prostu. O! Mhm, mm mhm, mm tak, widzę to. Na gorąco. Ojej, ale żeś to okulary zmieniłeś. <śm> ale mu dało okulary, a? Widzicie, coś w tym jest? Coś w tym jest? U! Świetnie. Dobra, te same co braciszek i białe japonki. A co? I co, na zimówkę? Co my tutaj mamy na zimówkę? Jakiś płaszczyk? Niebieski płaszczyk. Ojej, cudownie. Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Ja bym mu chciała dać tutaj na gorąco jakieś takie słagerskie okulary. Swag. Albo o w ogóle takie. <laughs> Jestem nahypowana na to nowe pokolenie, nie powiem. No to chłopaki się idą dżemnąć. Symultanicznie? Ej, serio, mam wrażenie, że gra po prostu odetchnęła, jak nie ma tych małych dzieci. Ej, no patrzcie. Ani nie ma jakoś aż takich spadków FPS-ów, jak wcześniej były. Nie naprawdę małe dzieci to jest zło. <grym> jak się cieszę. Wiecie co, to był bardzo męczący odcinek i mega chaotyczny przez to, co się wszystko wydarzyło. Ale wiecie, to po prostu yy, moje perki, tak? Tylko ja jestem taka nieogarnięta. A przynajmniej jeżeli chodzi o właśnie jakieś imprezy w grze i tak dalej, bo zawsze kliknę coś nie tak, zawsze nie przyniosę tortu, zawsze zawsze coś, zawsze coś. <laughs> Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku obawiam się, że pożegnamy się już z naszymi dziadami, bo no widzieliście, kiepsko już jest z nimi. Ale mamy nowe pokolenie, na które jestem naprawdę bardzo mocno nahypowana, jak już Wam wcześniej powiedziałam. Cieszę się, że po prostu takie zbiegi okoliczności nam wyskoczyły, bo no widzieliście sami. Nie muszę chyba tego mówić kolejny raz. Dzięki za obejrzenie filmu, jeżeli się podobało, to wiecie co robić. Linki do Discorda i Facebooka są w opisie. No, a my się słyszymy kolejnym razem. Pa-pa!